W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, w ten piątkowy poranek 5 maja. I tradycyjnie robię to słowami, wersetami, które umieszczone zostały w książeczce, w przewodniku z Biblią na co dzień. I dziś bardzo interesujące wersety. Zawsze są interesujące, ale dziś myślę, że szczególnie. W Księdze Zachariasza w 3 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. I w 1 liście Jana, w 2 rozdziale, w 2 wersecie: Jezus Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Nie chcę zachowywać się jak YouTuber, który wyłudza Wasze komentarze, wyłudza ruch na kanale. Ale jestem bardzo ciekaw Waszych odczuć, jakie są pierwsze Wasze myśli po przeczytaniu, po usłyszeniu tych tekstów. Tak spontanicznie, co w Was te teksty pobudzają, do czego Was pobudzają? Myślę, że jest to spotkanie z Bogiem na różnych poziomach, bo z jednej strony w tych 2 wersetach spotykamy Boga sprawiedliwego i potężnego, zmazującego winę tej ziemi, będącego ubłaganiem, przebłaganiem za grzechy całego świata. Z drugiej strony jest to spotkanie z Bogiem i z Jego wszechmocną miłością. Taką miłością, którą trudno ogarnąć, którą trudno ująć w granice, która jest trudna do zrozumienia dla człowieka. Być może stojąc przed tymi słowami czujemy się tacy mali, a jednocześnie czujemy się spokojni, wiedząc, że Bóg ma cały ten świat skołatany, rozproszony, poobijany grzechem. Bóg ma ten świat ostatecznie i całkowicie w swoich rękach. Ale jest też możliwe inne spojrzenie na te teksty. Zwykle, gdy myślimy o tej wielkiej Bożej miłości, o tej miłości, która jest ciężka do zrozumienia dla człowieka, to czujemy wobec Boga wdzięczność, że jesteśmy beneficjentami tej miłości. Ale mogą się też pojawić uczucia, mogą się też pojawić w nas takie myśli, które będą nas prowadzić do postawy niezadowolenia, jakiejś takiej niewygody, że Bóg otacza swoją miłością wszystkich, nawet tych, których my być może nie otaczamy swoją miłością. Bo zmazana jest wina tej ziemi, całej ziemi, bez wyjątku. Bo Chrystus jest ubłaganiem za grzechy nasze, ale nie tylko nasze, lecz i za grzechy całego świata. Tutaj nie ma gwiazdki na końcu zdania. Całego świata, ale tej grupy, tej i tamtej nie. To spotkanie z ogromem Bożej miłości. Ale jednocześnie bardzo wyraźne i mocne. Wyciszenie naszej żądzy decydowania o tym, do kogo Boża miłość trafia, a do kogo nie. Kto zasługuje na Bożą miłość, a kto nie zasługuje. To wyciszenie naszego pragnienia osądu, naszego pragnienia, by stać się
Bogiem i osądzać innych. Wina tej ziemi, całej ziemi, grzechy całego świata. To wszystko są Boże narzędzia. To wszystko jest ogromna Boża miłość. I my stoimy, szukając pokory. I my, próbując decydować, kto dostępuje miłości, kto ma dostęp do miłości, kto może korzystać z tej miłości, kto otoczony, otulony jest tą miłością, a kto nie, z różnych względów, naszym zdaniem, jesteśmy przez Pana Boga sprowadzani na ziemię, na swoje miejsce. I jesteśmy uczeni pokory. Kochani, dużo radości z tego, że Bóg kocha wszystkich bez wyjątku. Dużo radości z tego, że miłość nie trafia tylko i wyłącznie do nas, do pewnej grupy osób, do ekskluzywnego grona, ale miłość Boża rozlana jest wszędzie. Dużo radości z tego, że miłość Boża jest odpowiedzią na zło, nienawiść i smutek. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.